No myślę, że zostanie lekarzem było w mojej głowie od początku, kiedy się urodziłam, tak mama twierdzi moja, ponieważ zawsze interesowało mnie gdzieś tam chodzenie do szpitala, do lekarzy, co się w ogóle dzieciom nie zdarza. Natomiast od maleństwa, jak pamiętam, opowiadała mi mama czy babcie, że leczyłam zabawki i lalki. Zresztą to chyba u wszystkich taki okres jest, ale u mnie to tak zostało. Działania na wydziale moje i zresztą w samym moim życiu zawsze były związane z tym, że tak mnie wychowano, że gdzieś tam trzeba widzieć osobę potrzebującą, osobę, która czegoś od nas pragnie. I już będąc w szkołach tych średniej nawet w podstawówce, to już tam troszeczkę działałam społecznie, ale najwięcej się rozkręciłam w studium medycznym, bo tam zorganizowałam pomoc dla dzieci z domu dziecka. I tak to mnie wciągnęło, że sobie nie wyobrażam teraz tak swojego życia bez pomagania. Uważam, że takie działanie społeczne jest dodatkowo wartościowe dla każdego człowieka, ponieważ raz, że my komuś pomagamy, ale my się bardzo wiele uczymy. Bardzo wiele uczymy się, no bo taką empatię to trzeba pewnie w sobie mieć, tak? Ale taką empatię też można wypracować. Jedno z takich zainteresowań naszego mojego zakładu, który jest też pewną pasją, jeśli można tak nazwać w ogóle, bo to trochę tak może będzie brzmiało dziwnie, to jest zagadnienie śmierci i umierania. To zagadnienie pojawiło się 15 lat temu, więc w tym roku będziemy mieli jubileuszową konferencję poświęconą tej tematyce. To jest Życiodajna śmierć pamięci Elizabeth Kübler-Ross, połączoną z 20-leciem zakładu mojego, więc takie dwie fajne uroczystości w maju. I jest to konferencja interdyscyplinarna, bo jest to konferencja, gdzie jest lekarz, jest pielęgniarka, jest położnik, położna, jest socjolog, psycholog, nauczyciel, ale są właśnie rodzice dzieci chorych, są pacjenci i to jest takie fajne, że wszyscy razem możemy sobie o tych problemach, które mamy, porozmawiać. No właśnie te moje działania społeczne, a w zasadzie nie moje, tylko wszystkich, którzy ze mną współdziałają, bo ja zawsze mówię, że to, że ktoś mnie tam gdzieś zauważy, nominuje, czy do osobowości roku, to jest bardzo fajne. Natomiast ja tylko reprezentuję grupę osób, bo tak jak już wcześniej powiedziałam, bez działania wspólnego nie jesteśmy w stanie nic zrobić. I to, że otrzymałam Nagrodę Społecznika Roku Newsweeka 2018, że dostałam Nagrodę Człowiek Wiedzy i Doświadczenia Akademii Filantropijnej. To, że byłam nominowana do Anody i że w tym roku znowu jestem nominowana do Anody, to są bardzo fajne rzeczy, ale to są rzeczy, które pomagają pokazać, że takie działania jak nasze są potrzebne, tak? Oprócz pasji pomagania, bo tak mogę to powiedzieć, że to jest moja pasja życiowa, to mam jeszcze kilka pasji. Kiedyś malowałam obrazy, teraz już nie mam czasu na to. Pisałam wiersze, wiersze się dalej piszą, ale są wkładane do szuflady. Może kiedyś się je wyda. Natomiast wielką pasją moją jest zbiórka aniołów. A już mam ich tam chyba ze 400, tych aniołów, tak? I wszyscy wiedzą, że kocham anioły, więc te anioły do mnie przylatują. Mąż już trochę się denerwuje, że nie macie ich wieszać, ale jakoś na razie jeszcze sobie z tym daję radę. No i oczywiście kocham zwierzęta, tak? A zwłaszcza buldożki francuskie, których miałam już dwa. No, niestety musiałam się z nimi pożegnać, więc teraz przerzuciłam pasję na schronisko i wzięłam sobie małego takiego terierkowatego kundelka. No i się uczymy wzajemnie siebie, bo buldożki są zupełnie inną rasą, a ten troszeczkę inaczej uczy. Natomiast no, kolejną wielką pasją moją to jest opera, tak? A konkretnie też i muzykale, no i upiór w operze. Ta miłość trwa i będzie pewnie trwała, ponieważ nie wiem, jak to nazwać, ale muzyka z tego muzykalu bardzo mnie, że tak powiem, energetyzuje, tak? I w momencie, kiedy mam jakiegoś takiego doła, każdy z nas w jakimś momencie ma, to jak wystarczy, że włączę sobie upiora z opery, od razu wszystko mija i mogę wszystko robić. W moim odczuciu, moje miejsce pracy chyba świadczy o tym, że to jest najważniejsze miejsce, jakie może być, bo akurat w tym roku też mija 35 lat mojej pracy w Uniwersytecie Medycznym. Także w jednym miejscu, tak, zmieniłam tylko jak gdyby miejsce lokal, tak, z kliniki dermatologii na zakład zintegrowanej opieki, ale 35 lat w jednym miejscu to chyba świadczy o tym, że są tu dobre warunki do rozwoju, że są wspaniali ludzie, że można tutaj wiele osiągnąć,
i że te warunki sprzyjające są na tyle, że można być i mamą, i babcią, i społecznikiem, i naukowcem, i wszystko, wszystko razem stwarza to, że naprawdę trzeba zostawać w naszej uczelni, nie można stąd odchodzić i studenci, przychodźcie do nas, bo nie ma lepszej uczelni.